całym sobą wierzę w powiedzenie, że powinieneś być przykładem, który sam chciałbyś mieć. Nie bez powodu tworzę ten odcinek. Wbrew opiniom ludzi, ostatni czas stał się bardzo ciężki dla wielu mężczyzn i czasy, gdzie możesz być przeciętny, nic nie osiągać i nadal czerpać dużą radość życia, są już niestety za nami. Wielu z nas zaczyna zupełnie od zera. Piszemy książkę i to od nas zależy, jak potoczy się historia bohatera, którym kierujemy. Problem w tym, że pierwszy rozdział został nam narzucony. I ten pierwszy rozdział, przed tym jak stajemy się pełnoletni, nie przygotował nas na trud oraz problemy, które niesie za sobą obecny świat. W rzeczywistości postawił nas prosto nad przepaścią. Można pomyśleć, nic strasznego, w końcu będę kierować się prosto i zwyczajnie oddalę się od krawędzi. Tylko to, o czym zapomniał wspomnieć, to że naprzeciwko ciebie stoi wielki demon, gotowy na to, by całkowicie cię pochłonąć. Większość z nas nie podejmuje walki. Pozwala mu wywrzeć na nas presję, a następnie całkowicie się mu poddajemy i stworzenie to rzuca nas w stronę chaosu. Ale to jest zła strategia, która nie zaprowadzi cię tam, gdzie chciałbyś się znaleźć. Niestety wzorce, które przedstawia się nam w różnych utworach muzycznych czy programach telewizyjnych, mocno odbiegają od rzeczywistości i pokazują drogę, która być może daje chwilowe poczucie przyjemności, ale w ostateczności prowadzi do zgorzknienia oraz frustracji. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego od takiego mężczyzny. Jest on nie tylko zagrożeniem dla siebie, ale również dla swojego partnera i ludzi, którymi się otacza. I to jest jedna z rzeczy, do której chciałbym cię zachęcić, żeby podważać to, co słyszysz i widzisz. Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie i sprawiaj, by każda informacja przechodziła przez pewien filtr i system wartości. Nie zawsze to, co mówią ci rodzice, musi być prawdą. Niekoniecznie kolega, z którym masz stworzyć wielki biznes, będzie dobrym wspólnikiem. Jak brzmiała jedna z zasad Niccolò Machiavelliego, władca powinien umieć korzystać z rad, opinii i propozycji innych, ale ostateczną decyzję powinien podejmować sam. Mężczyźni są tak prości i podatni na potrzeby chwili, że ten, kto oszukuje, zawsze znajdzie kogoś, kto chce być oszukany. Nawiązując do tematu odcinka, dzisiaj przedstawię ci zasady, które musi znać każdy dojrzały oraz atrakcyjny emocjonalnie mężczyzna, który dopiero wchodzi w dorosłość, albo taki, który dał się złapać w szpony chaosu, ale nie widzi dla siebie innego rozwiązania niż zwycięstwo. Działajmy! Lekcja numer 1. Popatrz w oczy problemom. Początek drogi zawsze wiąże się z trudnościami. Czy tego chcesz, czy nie, będziesz musiał się z nimi zmierzyć. Nieważne, czy rodzisz się w biednej, czy w bogatej rodzinie. Każdy mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z problemami, które przed nim stoją. Jeżeli urodziłeś się w biednej lub w cudzysłowie zwykłej polskiej rodzinie, będziesz musiał samodzielnie zaprojektować swoje życie i spędzić wiele godzin w samotności, kalibrując swój umysł, by działał tak jak powinien. Jedyną osobą, która na początku wystawi do ciebie pomocną dłoń, będziesz ty sam. Musisz zaakceptować fakt, że nikt cię nie uratuje. Natomiast jeżeli rodzisz się w bogatej i dostajesz wszystko na tacy, również masz problem. Nauka jasno pokazuje, że im więcej otrzymujemy przyjemności, tym ostatecznie doświadczamy więcej bólu. Twoim zadaniem będzie wyznaczyć bardzo duże cele i odnaleźć poczucie sensu w ich realizowaniu, a uwierz mi, że nie będzie to proste. Ale niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujesz, musisz być psychicznie gotowy na porażkę, bo ona prędzej czy później nadejdzie. Jak mawiał David Goggins, każdy z nas przegrywa, a życie nie powinno być sprawiedliwe, a już na pewno nie powinno dostosowywać się do każdej twojej zachcianki. Aby istnieć na tym świecie, musimy zmagać się z upokorzeniem, rozbitymi marzeniami, smutkiem i stratą. Taka jest po prostu natura. Prawdopodobnie nie będziesz twardy w biznesie, dopóki ktoś cię nie oszuka, wykorzysta albo nie opłaci dużej faktury. Ale na końcu wszystkich tych sytuacji pojawia się niezwykle ważne pytanie. Co dalej z tym robię? Czy pozwalam na to, by mi się znowu to przydarzyło? Czy zmieniam oraz dostosowuję i na nowo kreuję swoją rzeczywistość? Pewnie sam znasz wielu mężczyzn, którzy pozwalają na to, by te sytuacje ich przygniotły, ale jednocześnie nie zauważają, że jest to droga do znacznie lepszego życia. Ich interpretacja brzmi: to koniec, jestem przegrany, świat jest niesprawiedliwy. I rzeczywiście, mają rację, ale zapominają o tym, że świat jest bardzo hojny, bo zawsze wynagradza tych, którzy wycierają swój nos o rękaw, przełykają mocno ślinę i agresywnie zmierzają w kierunku tego, by stać się tym mężczyzną, o którym mogą myśleć z dumą.
ale to też wiąże się z nieakceptowaniem poczucia bezradności, nieakceptowaniem tego, że mogę zawieść siebie i bliskie mi osoby. Będę przegrywał, będę nokautowany przez życie, ale nigdy nie zawiodę. Być może będę musiał schować swoją dumę do kieszeni, pracować w beznadziejnej robocie, ale to jest część gry, w której ostatecznie moja ręka powędruje do góry. Lekcja numer 2. Upewnij się, że posprzątałeś swój biznes. To powinien być jeden z twoich głównych priorytetów. Przestań oceniać ludzi i ich styl życia. Najpierw zajmujesz się swoim biznesem, a dopiero później sprzątasz biznesy innych. Domeną słabych mężczyzn jest pisanie komentarzy w internecie i obrażanie lepszych od siebie, bo przez to mogą uciec od wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Oni próbują ci przekazać, że nie radzą sobie z rzeczywistością. Jak mówi stare porzekadło, zwycięzcy skupiają się na wygrywaniu, a przegrani skupiają się na zwycięzcach. Kiedy widzę komentarz, w którym ktoś obraża mnie, jakiegoś sportowca, przedsiębiorcę, celebrytę, uśmiecham się wewnątrz siebie i patrzę na to przez pryzmat współczucia, bo wiem, że ta osoba ma problemy, które bardzo głęboko ukrywa. I to ona musi żyć w tej bańce tchórzostwa. A kiedy zapytasz, dlaczego to robi, to zawsze znajdzie wytłumaczenie, tylko dziwnym trafem nigdy nie będzie dotyczyło to jego samego. Zastanów się, czy jesteś taką osobą, a może otaczasz się mężczyznami, którzy żyją z mówienia źle o innych. Chcesz się trzymać od nich jak najdalej. Będą przekazywali ci tę energię, aż w końcu staniesz się dokładnie taki sam. Prawdziwa siła mężczyzny nie tkwi w jego fizyczności. Nie tkwi w tym, czy jest duży, ma groźną aparycję, czy zaczepia innych bez żadnego powodu. Możesz wyglądać najgroźniej jak się da, ale jeżeli twoja głowa nie działa tak jak powinna, zawsze przegrasz. Bo życie będzie wystawiało ci na próby, gdzie twoja sylwetka nie będzie miała żadnego znaczenia. Możesz być największym chłopakiem na osiedlu, ale jeżeli nie radzisz sobie, na przykład w relacjach damsko-męskich, twoja kruchość zostanie bardzo szybko zweryfikowana. Oczywiście, mężczyzna zawsze musi być gotowy do odparcia ataku. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale silny mężczyzna traktuje tę sytuację jako ostateczność i kiedy nie widzi innego wyjścia, a nie jako jedyny sposób na rozwiązywanie problemów. Wdaje się w konfrontację tylko, gdy ktoś przekracza jego przestrzeń osobistą. I w tym przypadku warto odnieść się do jednej z zasad wspomnianego już wcześniej Machiavelliego, gdzie mówił o tym, że przejście do ofensywy powinno być racjonalne i celowe, a nie wynikać z emocji czy impulsu. Władca, w naszym przypadku mężczyzna, powinien mieć całkowitą kontrolę nad swoimi działaniami i umiejętnie dobierać środki w zależności od sytuacji, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i całemu państwu. Lekcja numer 3. Zamknij drzwi na klucz, ale nie zgub go, bo może się przydać. Zacznij zwracać uwagę nie na to, co ludzie mówią, ale na to, jak się zachowują. Jeżeli dostrzegasz, że ktoś cię nie słucha, nie okazuje ci szacunku, odejdź. W przypadku dłuższych relacji, a nie przelotnego kontaktu, nie masz innego wyboru. Nie oszukuj się, że coś się nagle zmieni. Jeżeli ktoś stracił do ciebie respekt, na tę chwilę nie jesteś w stanie go odzyskać. Ta osoba nie będzie patrzeć na ciebie tak samo, niezależnie od tego, co na tę chwilę zrobisz. Ma to jeszcze więcej sensu w przypadku relacji damsko-męskich. Nadmierna emocjonalność, agresja, wypisywanie po nocy jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Każdy mężczyzna, kiedy wymaga tego sytuacja, musi nauczyć się odchodzić z klasą i przyjąć na klatę porażkę bez wplątywania w to swojego ego oraz uczuć. I to od ciebie zależy, czy zapobiegniesz tej sytuacji w przyszłości. Naucz się brać odpowiedzialność za swoje błędy i nie zwalaj winy na nikogo innego. W ten sposób się uczysz, doświadczając, próbując i otwarcie przyjmując zadania, które przygotował dla ciebie świat. Musisz zrozumieć, że za podejmowanie pewnych działań ponosi się konsekwencje. Media społecznościowe przyzwyczaiły nas do natychmiastowej gratyfikacji, ale to nie jest to, czego w rzeczywistości doświadczamy. O czym również wspomina Jordan Peterson, odpowiedzialność oznacza podejmowanie trudnych decyzji. Do tych trudnych decyzji możemy zaliczyć rezygnację z pracy, odpuszczenie pewnych relacji, zamknięcie biznesu, jeśli nie odpowiada on naszym wartościom oraz celom. Podejmowanie takich decyzji i ponoszenie konsekwencji swoich działań jest kluczowe dla osiągnięcia spełnienia i prowadzenia satysfakcjonującego życia. A jeżeli myślisz, że lepszy diabeł, którego znasz, niż taki, co do którego nie masz pewności, to jak mówi Tim Grover, poczekaj, aż otrzymasz od niego rachunek za żal.
Lekcja numer 4. Nie bój się samotności, ale nie pozostawaj w niej za długo. Obiecuję ci, że przyjdą dni, w których będziesz czuć się cholernie samotnie. Będziesz miał wrażenie, że nikt cię nie wspiera, jesteś w tym sam, ale jest to zupełnie normalne i tak wygląda droga większości mężczyzn. W tym czasie formujesz drogę, którą będziesz podążał później. Nie ma nic złego w wychodzeniu na trening tylko ze sobą czy w pracowaniu w pojedynkę. A wręcz jest to wskazane, bo dzięki temu układasz swoje myśli i oddzielasz się od hałasu z zewnątrz. Dla wielu mężczyzn jest to powód do smutku, ale zapamiętaj, że musisz zapracować na swoją pozycję. Nie masz innej możliwości. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten stan utrzymuje się za długo, a w twoim życiu nie widać wzrostu na żadnej z płaszczyzn. To moment, w którym należy poddać pod wątpliwość swoje obecne przekonania i spróbować znaleźć inne rozwiązania, bo prawdopodobnie to, co robisz lub jak myślisz o życiu, jest błędne. Lekcja numer 5. Związek to gra o poważnych zasadach. Związek to jedna z najbardziej odpowiedzialnych i najtrudniejszych decyzji, jakie podejmiesz w życiu. Dla wielu brzmi jak zabawa, ale jako ludzie jesteśmy bardzo skomplikowanymi istotami i znalezienie odpowiedniej osoby jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Dlatego podchodź do tego tematu z rozwagą i nie pozwól, by twoje emocje przejęły kontrolę. Ta decyzja wiąże się z ogromnym ryzykiem, dlatego musisz uważać i podchodzić do tematu z odpowiedniej perspektywy. Zacznij zadawać pytania, czy to odpowiednia osoba? Czy mamy taki sam system wartości? Czy jeżeli coś się stanie, będziemy w stanie sobie z tym poradzić? Musisz na chwilę zdjąć różowe okulary i chłodno spojrzeć na sytuację. To, że lubisz spędzać z kim czas, jeszcze nic nie oznacza. Pamiętaj, że wiążąc się z kobietą, przy okazji będziesz w bliskim kontakcie z jej rodziną, znajomymi, którzy niekoniecznie muszą cię lubić, a to na pewno będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. A więc zanim zaczniesz myśleć o poważniejszym związku, musisz być emocjonalnie i życiowo gotowy na taką decyzję. Dlatego jeżeli teraz tego słuchasz i jesteś młodym chłopakiem, w pierwszej kolejności powinieneś skupić się na rozwoju siebie lub swojej kariery biznesowej, a dopiero później działać w tym kierunku. Musisz znać cel i kierunek, w którym zmierzasz, zanim wejdziesz w jakąkolwiek relację. Bo wtedy ewentualne potknięcie nie będzie niosło za sobą aż tylu negatywnych skutków. Lekcja numer 6. Niech twoje działania tłumaczą decyzję. Przestań tłumaczyć się z wszystkiego, co robisz. Jeżeli jesteś dorosły, nie masz obowiązku przed nikim się usprawiedliwiać czy tłumaczyć ze swoich działań. Doszliśmy do punktu, gdzie w przestrzeni internetowej jeden mężczyzna każe tłumaczyć się drugiemu, dlaczego powiedział coś w taki sposób, a nie inny. Czy dlaczego o 13 w niedzielę był na spacerze, a nie siedział w domu. Jeżeli tak robisz, jest to bardzo nieatrakcyjne zachowanie, które w pewnym stopniu pokazuje twój brak pewności siebie. Jeżeli coś ci się zarzuca, jest to etyczne oraz zgodne z prawem, zostaw to tak, jakim jest. Zobacz na Conora McGregora czy czołowych polityków na wyższym szczeblu. Czy kiedykolwiek słyszałeś, żeby się z czegoś tłumaczyli? Takie sytuacje praktycznie nie mają miejsca. Ci ludzie posiadają własnych doradców i doskonale wiedzą, co robić, a czego nie, i to jest jedna z tych rzeczy. A więc jeżeli w coś wierzysz, stań za swoimi działaniami, zamiast je uzasadniać. Lekcja numer 7. Nie okazuj przesadnego zainteresowania. Jednym z błędów, szczególnie popełnianych przez młodych mężczyzn, jest to, że ich inwestycje w relacje są niewspółmierne do osiągniętych zysków. I odnoszę się tu do dosłownie wszystkiego, w tym relacji biznesowych. Kiedyś usłyszałem bardzo mądre słowa, które brzmiały, że nie powinieneś dawać ludziom zasobów w zależności od poziomu swojego zainteresowania czy atrakcyjności danej osoby, lecz zawsze na podstawie ich poziomu zaangażowania. Zacznij wyznawać tak zwaną zasadę wzajemności. Jeżeli czujesz, że ktoś wkłada w relację minimalną ilość energii, zrewanżuj się tym samym. Jeżeli czujesz, że ktoś daje od siebie dużo, poświęca ci swój czas, sprawia, że czujesz się lepiej, odwdzięcz się dokładnie tym samym. Zamiast dawać ludziom wszystko, czego od ciebie oczekują, daj im tyle, na ile zasługują. Dzięki temu będą w stanie dostrzec twoją wartość i zainteresować się tobą na poważnie. Jeżeli jesteś łatwo dostępny dla ludzi, nie będą doceniać wystarczająco czasu, który z tobą spędzają. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku ustalania cen za swoje produkty czy usługi. Jeżeli coś jest za tanie, sprawiasz, że klient nie traktuje tego z należytą powagą i jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, że z tego skorzysta, a nie rzuci w kąt i o tym zapomni. Lekcja numer 8. Przygotuj się na niespodziewane. Uważam, że każdy mężczyzna powinien przynajmniej w stopniu podstawowym nauczyć się tych dwóch rzeczy. Gry w szachy
i mieszanych sztuk walki. Możesz zapytać, ale jaki to ma związek z przygotowaniem się na niespodziewane? Bardzo duży. Jak już pewnie wiesz, świat jest pełen zagrożeń i wyzwań, które w każdej chwili mogą cię spotkać. Te dwa sporty są idealną analogią naszego życia. Jeżeli popełnisz błąd i zostaniesz zmatowany, jest to tylko i wyłącznie twoją winą. Jeżeli dasz się trafić lub poddać, na jakimś poziomie popełniłeś błąd, czy tego chcesz, czy nie. Dodatkowo pozwalają na rozwijanie umiejętności strategicznych, takich jak myślenie przyczynowo-skutkowe i zdolność do przewidywania ruchów przeciwnika. A wraz z twoim rozwojem tych ruchów będziesz musiał przewidywać coraz więcej. Dodatkowo uczysz się, jak radzić sobie pod presją. Prawdopodobnie staniesz przed sytuacjami, kiedy będzie gonił cię czas i zostaniesz zmuszony do podjęcia natychmiastowej decyzji. Te umiejętności mogą okazać się niezwykle przydatne w dzisiejszym, bardzo nieprzewidywalnym świecie, gdzie trzeba wykazywać się naprawdę wysoką elastycznością oraz sprawnością umysłową, by poradzić sobie w każdej sytuacji. Zachęcam cię teraz, żebyś kliknął w odcinek, gdzie przedstawiam pełny poradnik zdrowia psychicznego. Jest to coś, co musisz zaimplementować już jutro, jeżeli chcesz czerpać życia pełnymi garściami. Do zobaczenia i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.